Cześć, witajcie kochani. Pomyślałem sobie, że sprawdzimy sobie dzisiaj może taką aplikację PTV. Ona jest tutaj w... Gdzie to będzie? Sound and Video. To jest, ja nie mam problemu, KD in Life, lubię, podoba mi się, ale zobaczymy, na jakim etapie rozwoju jest ta PTV, konkurencja. Wygląda to tak, w tym momencie. Spróbujemy, czy jakiś tutaj sobie, aha, tak można. Ewentualnie jakiś filmik, może ten, który wcześniej zrobiliśmy, błąd importowania, aha, może nie chcę MP4, to co zrobimy? Open in terminal. Albo nie. Jakiś... Coś innego zrobimy. Tu home. To zrobimy prawy klik. Open in new window. Przejdziemy do wideo. A tutaj z tego. Wyciągniemy tą zajawkę. I wygląda na to, że on nie chce przyjmować tych. Wystąpił błąd. To spróbujemy tak zrobić, open in terminal i napiszemy ffmpeg i z i tab i tutaj napiszemy jakikolwiek, ale pi i napiszemy OGV i czy to nam przyjmie. On powinien nam przekodować teraz MP4 na OGV video i zobaczymy, czy ten PTV go łyknie. A w międzyczasie może sobie jakiś, nie wiem, obrazek albo nie. Aha, jest tak. I teraz go tu wrzucimy. Jest, łyknął. I teraz tak, tego tutaj wrzucimy. Na linię czasu. A tutaj zrobimy utwórz tytuł i... Aha, tutaj się pokazuje. Zmodyfikować jako nową warstwę. A czy go się uda przesunąć tutaj? Tak, udało się. Napiszemy może 160, tak? Nie, 136? Niech będzie. Wybór czcionki, serif, bold, italic, sindbad,
Zobaczymy sobie, co to, jak to wyjdzie. I czy to nam się pokaże. Nie pokazuje. A teraz ten sobie przeciągniemy tu. Spróbujemy zrenderować. Chociaż tutaj wypadałoby coś jeszcze dodać. Aha, na OGV. Albo WebM. Albo matroszka MKV. Taki jest wybór. I kodek jest Vorbis. Tylko Vorbis. Albo FLAC. Kanały stereo. Format kontenera. Zobaczymy, jakie są. Nie wiem. Może matrioszkę. Tylko to sobie zamkniemy. To zmniejszymy, bo to za długie jest chyba. Jakie tutaj mamy skróty klawiszowe, preferencje. Jakie jeszcze inne? Eksportowanie archiwum. Bieżącą klatkę, skróty klawiszowe. Takie opcje. Tutaj co mamy? Przecina klipy na głowicy, usuwa klipy, grupuje klipy, rozgrupowuje klipy, wkleja. Ustawienia projektu. Wideo ustawienia. A tutaj nowy ustaw Live Session User, ustawienia na iPoda, a tu, aha, to niby domyślne na iPoda, no dobrze, zablokowanie proporcji obrazu, liczba klatek. Takie te ustawienia są. Ale te domyślne wygląda na to, że są takie właściwe, jak YouTube wymaga.
czyli 19,20 na 10,80 i na 25 klatek. Możemy sobie anulować i zobaczymy, co tutaj przejścia tworzy. Przejścia, ale nie wiem, czy nie ma implementacji. Proszę wybrać klip na osi czasu. Aha. I tu się pokazują przekształcenia i efekty. Wygląda, że efektów nie ma. A tu tworzy przejścia. A na prawym kliku nie ma. Tutaj co jest? Wyświetla klipy jako szczegółowa lista. A tak to jako ikonki. Ponów, cofnij, renderuj, kolekcja efektów. O, tutaj są różne rzeczy. Jakiś bal czy efekt. No nic, następnym razem przygotujemy sobie. Patrzcie, ile tych efektów jest. Diffuse, plazma. Nie wiem, na ile przydatne są te efekty, no ale są. Glow, jakieś tam. No to czegoś się dzisiaj dowiedzieliśmy na temat tego PTV. Polecam spróbować sobie samemu. W tym Zorinie jest to domyślnie załączone. I to na dzisiaj tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Pa, pa.